Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest makijaż w samochodzie, więc jak się domyślacie, jest jakaś traska. Wybieramy się na wycieczkę. Wojtek, mój teść oraz brat wybrali się na męski wypad na kajaki. Więc my stwierdziłyśmy, czyli ja, moja mama oraz Gloria, stwierdziłyśmy, nie będziemy gorsze i też się bierzemy na babski wypad. Co prawda nie jest to wypad weekendowy, ale tylko tak niedziela i zostajemy na noc z niedzieli na poniedziałek. A jedziemy do Szczawnicy. W Szczawnicy mieszka siostra mojej mamy, która ma też pokoje do wynajęcia. I za mało lata, to jakby dalej jestem, czuję się jak mało lata, ale za mało lata bardzo, znaczy czy często, jeździliśmy do Szczawnicy, spaliśmy tam i Jezus, nie zapomnę tego klimatu, kiedy jesienią na przykład było rykowisko, te ryczące jelenie, góry, pieniny i to było naprawdę mega, także ogromny mam sentyment. No i oprócz tego, że w Szczawnicy właśnie mieszka siostra mojej mamy, moja ciocia, to mieszka też chrzestna Glorii, także też do niej jedziemy. Gloria jest też bardzo podjarana, cały czas się pytam, Glorusia, jedziemy do cioci Karolinki? A Gloria, też naprawdę bym chciała, może wam to nagrać. Nie? Nie jedziemy? Dobra. Więc mega, mega fajnie. Fajnie, że nam się udało wybrać i robimy sobie taki babski wypad. To na pewno fajnie zadziała na głowę. Poddychamy troszeczkę innym... Nie. Dobra, dobra, no. Poddychamy troszkę innym powietrzem. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was do oglądania tego vloga. Użyłam dzisiaj nowego tuszu, jest to Bobbi Brown Smoky Eye Mascara. To jest tak w ogóle o miniaturowa wersja z kalendarza adwentowego i to jest kolejny przykład, dlaczego kalendarz adwentowy to jest coś cudownego i dlaczego ja tak bardzo kocham. Dzięki kalendarzom adwentowym odkrywam nowe kosmetyki i właśnie tak jak do tej pory uważam, że najlepsze tusze ma marka Eveline. No nie da się tego ukryć, naprawdę nie dość, że cena, to jeszcze i jakość tych tuszy. Natomiast ten tusz niesamowicie mnie zaskoczył. No, szkoda tylko, że jest drogi, bo popatrzcie, okej, warto zaznaczyć, że ja tutaj mam rzęsy po laminacji, przez co one są jeszcze dłuższe, ale naprawdę zauważam, że on tak cudownie wydłuża rzęsy jeszcze bardziej, że ja pierdziu, serio, jestem mega, mega zaskoczona tym tuszem. Zobaczymy, jak będę, jaką sobie opinię o nim wyrobię, kiedy już nie będę miała tego efektu po laminacji rzęs, ale jestem mega miło zaskoczona, także super. I tak w ogóle jesteśmy już na miejscu. Muszę się zapytać cioci, jak to wygląda, ponieważ wykłócam się z mamą, że ciocia nie mieszka typowo jakby w Szczawnicy, tylko to jest miejscowość Szlachtowa. Jakby jest zielony znak i jest napisane Szlachtowa, tak jak mamy Krościenko Szlachtowa. Muszę się cioci zapytać, bo mi się wydaje, że to jest Szlachtowa, to jest po prostu miejscowość. Tak. No, teraz głupie ci jest teraz. A mama właśnie mówi, że nie, bo Szczawnica to jest miejscowość, a jakby Szlachtowa. Dobra, to jest... ale nie. Musisz się na tym. Zaukadamy się o coś? Nie, nic się nie zgadamy. I tak w ogóle. Co jest super tutaj, że pokoje u Grażynki są bardzo blisko do wąwozu Homole, więc jak będziecie kiedyś w Szczawnicy, będziecie chcieli sobie pochodzić po górach, iść na wąwóz Homole, to zatrzymajcie się tutaj, pokoje u Grażynki. Ja cioci zrobię reklamę. I oczywiście pamiętajcie, że na hasło Kinga Klimczak macie 0% rabatu. Lecimy. Ktoś tu sobie uciął szybką drzemkę, tak? I jak? Tak, babcia tam jest, tak? Babcia jest. Jesteśmy już na miejscu. Jest ciocia Grażynka, siostra mojej mamy. Podobna, niepodobna? Na pewno młodziej wygląda. A ty chyba z takich wszystkich sióstr... No oprócz tam Kasi, na przykład Teresy, które są najmłodsze, to uważam, że ty po prostu jakby się dobrze, bardzo dobrze trzymasz. W sensie młodo wyglądasz cały czas. Że mnie ona się podlizuje. Ej, powiedz mi jedną rzecz, bo musimy się z mamą o to, że jakby jest miejscowość Szczawnica, jest miejscowość Krościenko, jest Szlachtowa. Szlachtowa to jest miejscowość, czy to jest jakaś dzielnica? Kiedyś to była ulica Szczawnicy. Aha. Ale od paru lat, już nie pamiętam od ilu, jak myśmy się tutaj przeprowadzili, to byliśmy ulicą Szlachtową i jeszcze za nami była ulica Jaworki. Mhm. Biała Woda i Czarna Woda to też były ulicami. Ale tutejsza ludność ze względu na te wszystkie dotacje unijne na terenach wiejskich po prostu chcieli się odłączyć, bo kiedyś byli osobną miejscowością. Mhm. Więc dlatego teraz jest miasto i gmina Szczawnica. Czyli my jesteśmy, można powiedzieć, odrębną wsią.
ale mamy urząd w mieście w Szawnicy. My jesteśmy miejscowością szlachtową. Oprócz tego mamy bardzo dużo w tej swojej miejscowości ulic swoich. Mhm. Za nami jest miejscowość Jaworki i tam też oni mają swoje ulice. Okej, okay, a właśnie ile stąd jest do wąwozu Homole? 10 minut na piechotkę? No właśnie, nawet nie całe 10 tutaj minut, to spacerkiem. Cicho! Idziemy! Mówiłam tu widzom, że jakby chcieli się wybrać na wąwóz Homole, to jest takie popularne miejsce ogólnie w Szawnicy, tak. To pokoju Grażynki, pamiętajcie, zapraszamy. Się zatrzymujecie. Glorusia dostała od swojej matki chrzestnej, popatrzcie, Bobosnaila. Co, uwielbiasz Bobosnaila? To jest jakiś z zabawką. Otwieramy? Tak? No, takie prezenty to szanujemy, co? No. Hopa, hopa. O, to jest ten sam, co już Glorusia ma akurat. Proszę bardzo. Taki sam. Masz takiego w domku. Będzie drugi. Tak? Tak? No tak! I Bobsnail, proszę bardzo. To dawaj do nas do was. Chcesz? Tak? Chcesz? Glusiu, chcesz? Powiedz, czy chcesz. Dobrze. Proszę. No, wcinaj sobie. Pokaż dziadziowi owoce. Myślę, że rozmawia z moim tatą. I nauczyła się tak obracać telefon, żeby pokazać coś. Ma taką małą rąbkę. Tak, no. Proszę bardzo, jak zająć dzidzie? Dać jej nowe zabawki. Chcesz pokazać, tak? Pokaż, jakie piękne. Super. Pokażesz jeszcze jakiś inny? Pokaż jeszcze, co masz. Co ci się jeszcze podoba? Pokaż, co ci się jeszcze podoba. Ojej, to jeszcze chcesz pokazać? Ojejku, takie coś, takie ciocia przyniosła, tak? Tak? Ciocia przyniosła takie zabawki jeszcze po moim kuzynostwie. I popatrzcie, tutaj są samochodziki, tutaj są dziewczyn takie pet shopy. I tak w ogóle dziewczyny już mają 20 i 22 lata. O, popatrzcie, to jeszcze tutaj jest. W ogóle one są podobno już nieprodukowane. Widzicie, jak to wygląda, Buzi, jakie to jest słodkie. Powiem wam, że jest tak beznadziejna pogoda dzisiaj. Nie wiem, jest 18 stopni? Coś takiego. Jest bardzo beznadziejna, jest bardzo ładna pogoda. Znaczy nie wiem, może powiedzmy, że się teraz wypogadza, bo ej, dobra, faktycznie. Teraz tak, jest dobra, widać przebija niebieskie niebo, ale naprawdę do tej pory było po prostu tak, że taka szaruwa, gdzieś tak pada, nie pada, zimno, szaro, buro, ponuro, no po prostu czuć, że taka typowa jesień się zbliża, jak nie już ta jesień się zaczęła, nie wiem. Także siedzimy sobie w domku. I jesteśmy właśnie w trakcie obiadku i tak sobie, można powiedzieć, chillujemy i nawet przysypiamy, można tak powiedzieć, bo jest naprawdę taka dziwna, senna pogoda, ale po obiedzie zbieramy się i pojedziemy sobie na Szczawnicę, pochodzimy sobie. Ja mam dzisiaj cel, czy zjeść oscypka, kocham oscypki i nawet myślę, żeby właśnie dać Glorii troszkę oscypka spróbować, żeby to był jej taki pierwszy oscypek w życiu. Co prawda nie są to takie oscypki, jak były za czasów mojego dzieciństwa. Ale to może później o tym wam po prostu opowiem. To mi tu dziecko uprowadził? Halo, halo. Glorysia się bawi z swoją mamą chrzestną, tak? Co? Ciekawe, robię następną babkę, tak? Gloria! Chyba zjeżdżalnia już jest... A nie, może nie, bo jak ona zjedzie raz, to już będzie ale koniec. Ale ja ją puszczałam tak, tak, tylko że z połowy, bo bałam się, aha, że od góry ją puścić, bo wiesz, najlepiej było jakby, wiesz, ktoś od góry ją puścił, tak, ktoś na dole ją łapie. Tak, tak, no. A że ja byłam sama, to ją tak brałam i od połowy ją puszczałam. A to może, nie wiem, jutro będzie pogoda. Glorusiu, chodź, bo jedziemy teraz, wiesz? Koniec. Jestem mistrzem, bo nie wziąłam sobie okularów. Jesteśmy teraz pod palenicą podobno, tutaj na parkingu. I oczywiście zaczęło się szaleństwo zakupowe, ponieważ babcia wzięła Glorię i powiedziała, chodź babcia ci coś kupi. Także klasyk klasyków. Ale tak jak mówię, moim celem jest dzisiaj zjedzenie oscypka. Jak jestem w Szczawnicy, to oczywiście nie mogę obyć się bez oscypka. I zobaczymy, co będziemy dalej robić. Ale jest naprawdę mega, ponieważ jak widzicie, wyszło słońce. To jest cudowną sprawą, bo nie zapowiadało się na to słoneczko, ale jest super i tak przygrzewa i robi się ciepłutko i jest pięknie. Glorusiu, pokaż mamie, co sobie wybrałaś. Pokaż. Proszę bardzo. A jak taka pamiątka ze Szczawnicy. Jak robi karetka? Jak robi? Iło. Dzieci wybierają jakieś pluszaki.
i inne duperelki, a moje dziecko oczywiście klasyka, czyli pojazd. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're... Rozpadało się na amen, także stanęliśmy sobie tutaj pod parasolami na kawkę. Nie zapowiada się, żeby miało się to skończyć. Na szczęście Gloria jest jeszcze spokojna, zamówiliśmy owocki. Teraz jakiś musik wleciał, książeczka i mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż pada coraz bardziej, także czarno to widzę. Popatrz. Co to mamy? Weź sobie, no. Kwan! Truskawka, tak. Jakiś czas temu wróciliśmy do domu, nie udało się spróbować oscypków, więc ogarniemy to jutro. I co wam chciałam powiedzieć? Boże, Gloria tak cudownie zasnęła, naprawdę. I nie wiem, jakoś taki miała chyba dzisiaj po prostu przyjemny dzień. Nieprzebodźcowana była. Jakoś tak naprawdę fajnie spędziła czas. Nie wiem, została mi się wydaje obdarzona tak miłością z każdej strony. No i szesna matka jest wniebowzięta, że Gloria tutaj jest, więc nawet tutaj muszę Karolinę pochwalić, jak robiła dzisiaj obiad. Specjalnie dla Glorii odłożyła zupkę, krem z papryki, to był krem? Tak, i z pomidorów. Krem z papryki i z pomidorów, specjalnie odłożyła wersję nieprzyprawioną i nawet jak wyobraźcie sobie, na przykład robiła obiad. Ja czasami mam tak, że no nie ukrywam, jak robię obiad, na przykład gotuję ziemniaki, no to nie chcę mi się już na przykład dać na dwa garnki i robię tak, że po prostu mniej doprawiam. Natomiast Karolina jeszcze zrobiła tak, że miała Gloria niesłone ziemniaki i łososia też miała niesłonego? Tak. Ja pierdzie. No, powiem tak, jestem naprawdę pełna podziwu. I nawet jest to Karola, powiem ci, że... I miała też swoją surówkę z kapusty pekińskiej, z marchewką i z kukurydzą. I też na przykład zamiast... nie, to już powiedziałam. Sama powiedziałam, żeby troszeczkę majonezu dać, bo nie było jogurtu naturalnego. Mniejsza. Ale chodzi o to, że fajne jest to, kiedy jest na przykład właśnie taka ciocia Glorii, która robi coś dla niej i tak naprawdę nie muszę tego kontrolować, bo ona tak bardzo zwraca uwagę na to, żeby coś było bez cukru. Boże, naprawdę, aż to jest takie aż wzruszające, niesamowite, super. Naprawdę fajnie. I co chciałam powiedzieć, że fajny dzisiaj spędziliśmy dzień. Jutro jeszcze coś porobimy, ale to już zobaczycie. Nagram takiego łączonego vloga. Ale wiecie, co wam chciałam jeszcze pokazać? Chciałam wam zrobić update odnośnie tego tuszu Bobbi Brown. Jestem zawiedziona. I właśnie dlatego tusze z Eveline są dużo lepsze niż jakieś takie, wiecie, nie wiadomo jakich marek. O, specjalnie się zbliżę do świata, żebyście zobaczyli. Nie wiem, czy zobaczycie to, ale tu na przykład u góry widać jakieś takie dziwne, podbijane coś, mimo że tusz wysechł mi i to jest po wyschnięciu. I dodatkowo też na dole to widać. On się dosyć mocno jakby kruszy. Pokruszył się i jakoś tak mi poosypywał, więc nie zdecydowałam się, jakbym miała kupić, to bym się nie zdecydowała na ten tusz. Jeszcze będę sobie go używać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tak, a teraz sobie chillujemy. Mam nalane winko. Zrobię test smaku z tego względu, że ostatnio jak piłam wino, napiłam się wina po 2 latach bez alkoholu, jak napiłam się wina wytrawnego, to wypiłam tylko jeden kieliszek i już dalej nie mogłam, bo po prostu jakoś totalnie mnie odrzucało, czułam, że jest za ciężkie dla mnie. Tu mam pół słodkie, zobaczymy, jak będzie mi smakowało. Dobra, okej. Okay. Półsłodkie jest bardzo dobre, natomiast nie wiem, tamto wytrawne po prostu jakoś mnie tak by skracało, że przy piciu już nie wiem, o co chodzi, gdzie ja normalnie wino piłam, nie miałam z tym problemu, także git. Dobra, po 2 latach pierwszy alkohol. Co ty mi to znowu pokazujesz? Ale patrz, dzianinowa No widzę. 449 zł, ale patrz, ale ładna jest. Wiesz, że dzianinowa sukienka na ci się bardzo szybko rozciągnie? Ja nie chciałabym dla siebie, bo ja brzydko kupię sukienkę. Dla mnie chcesz kupić taką sukienkę za 450 zł? Bardzo mi się podoba. Słuchaj, coś takiego? Bardzo mi się podoba, możesz mi kupić. Ale zarobista jest, patrz. Nie?